Witamy w Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej. Znajdziecie tu Państwo wiarygodne i praktyczne informacje na temat żywności i żywienia. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia cyklu wywiadów, w których doświadczeni naukowcy, lekarze i dietetycy z Instytutu Żywności i Żywienia dzielą się z Państwem swoją wiedzą w zakresie żywienia ludzi zdrowych i chorych. Eksperci do spraw żywienia twierdzą, że aby pokryć zapotrzebowanie organizmu na składniki odżywcze, trzeba dostarczyć bez mała 80 różnych mikro- i makroskładników. Wśród nich jest jod. O nim dzisiaj będziemy rozmawiać. Proszę powiedzieć, co to jest jod i dlaczego jest ważny dla człowieka? Jod jest jednym z mikroskładników, rzeczywiście niezbędnym do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania organizmu człowieka. Już ważne w pierwszej fazie powstawania w ogóle człowieka, czyli w fazie rozwoju, kiedy kobieta jest w ciąży, jest bardzo ważne, żeby ona sama pobierała odpowiednią ilość jodu, żeby funkcjonowała prawidłowo jej tarczyca, jej cały organizm i żeby dziecko, które się rozwija w tej kobiecie, też mogło się prawidłowo rozwijać. Jest to mikroskładnik, czyli potrzebujemy go naprawdę bardzo niewiele. Ciało człowieka zawiera mniej więcej już dorosłego człowieka od 20 do 50 mg tego pierwiastka, czyli naprawdę niewielkie ilości, a jest kluczowy i bez niego byśmy nie mogli się prawidłowo rozwijać i funkcjonować. Może warto zwrócić uwagę na główną rolę jodu dla naszego organizmu, czyli prawidłowe powstawanie i funkcjonowanie hormonów tarczycy, czyli bardzo ważny organ, tarczyca potrzebuje jodu do prawidłowego funkcjonowania. To powiedzmy jeszcze, ile tego jodu człowiek potrzebuje dostarczyć, żeby właśnie pokryć to zapotrzebowanie? Normy na jod są zróżnicowane w zależności od wieku, od stanu fizjologicznego człowieka. Małe dzieci, niemowlęta potrzebują około 100-110 mikrogramów tego pierwiastka dziennie. Później to się zmienia z wiekiem. Osoba dorosła można przyjąć, że około 150 mikrogramów jodu powinna dziennie dostarczać do swojego organizmu. Zaczęłam od kobiet ciężarnych, więc powiem, że kobiety ciężarne mają wyższą normę, powinny około 220 mikrogramów, 250 mikrogramów dostarczać. I kobieta karmiąca również powinna więcej jodu przyjmować, żeby pokarm, którym żywi dziecko, było bogate w ten pierwiastek. A jakie są takie najważniejsze skutki niedoborów jodu w diecie? Niedobór jodu ma bardzo poważne konsekwencje zdrowotne. Po pierwsze, warto zwrócić uwagę, że powstaje tak zwane wole, czyli powiększa nam się tarczyca. To możemy zaobserwować, jeżeli przyjmuje dosyć znaczące rozmiary. Natomiast lekarze potrafią w sposób palpacyjny już wyczuć, może zwykły człowiek tego nie potrafi zauważyć, ale lekarze to potrafią. Czyli metoda jest dosyć prosta. Palpacyjnie możemy wyczuć powiększenie tarczycy. Gdy mamy niedobór tego pierwiastka, to może skutkować niedoczynnością tarczycy, ponieważ mamy niewystarczające ilości tego pierwiastka do powstawania właśnie hormonów tarczycy. To może się wszystko przełożyć na to, że niestety rozwój na przykład dzieci umysłowy, psychiczny, ale także fizyczny może zostać opóźniony. To się może przełożyć na to, że w ogóle w społeczeństwie, jeżeli są niedobory jodu, no to cały rozwój populacji będzie opóźniony. W skrajnych przypadkach niedobór tego pierwiastka może doprowadzić do kretynizmu, czyli takie już skrajne zaburzenia funkcjonowania naszego umysłu, mózgu. To się w naszym kraju w ostatnich dziesięcioleciach nie zdarza, żeby z powodu niedoboru jodu stwierdzono kretynizm. Pani profesor, proszę w takim razie powiedzieć, jak najlepiej dostarczyć jod do organizmu, jakie są jego najlepsze źródła? Głównym źródłem jodu dla naszego organizmu jest oczywiście pożywienie i najwięcej jodu zawierają produkty pochodzenia morskiego, czyli ryby, mięczaki, skorupiaki, tak zwane dzisiaj owoce morza. Może też warto zwrócić uwagę na taką przykładową zawartość. Na przykład 100 gramów dorsza zawiera około 100 mikrogramów jodu. Przypominam, że norma dzienna, którą powinniśmy spożywać, to jest
około 150 mikrogramów, czyli gdybyśmy dziennie zjedli ponad 150 gramów dorsza, to pokryjemy całe nasze zapotrzebowanie. Inne ryby morskie zawierają zróżnicowane ilości tego pierwiastka, na przykład śledź około 25 mikrogramów, czy halibut około 40 kilku mikrogramów, więc to jest bardzo zróżnicowane. Ale to są główne i najlepsze źródła tego pierwiastka. I tu no, zaznaczę, że niestety mamy problem w naszym kraju z niedoborem tego pierwiastka w diecie. Nie dostarczamy tego pierwiastka w odpowiednich ilościach z takich naturalnych produktów, w związku z tym no, jesteśmy krajem, który no, musi tutaj podejmować jakieś działania i zwracać uwagę na to, w jaki sposób zwiększyć możliwości dostarczenia z pożywieniem tego pierwiastka. No właśnie, i rozumiem, że tutaj ma Pani na myśli politykę jodowania soli, prawda? Proszę powiedzieć, kiedy to zostało wprowadzone w Polsce i czy okazało się skuteczne? I jeszcze dlaczego? Tak naprawdę. Tak naprawdę warto sięgnąć historią do katastrofy w Czarnobylu, gdzie między innymi podczas tej katastrofy uwolnił się do środowiska związek jodu 131, taki radioaktywny. No i wtedy eksperci zaczęli się przyglądać sytuacji, na ile to może wpłynąć na sytuację zdrowotną społeczeństwa. Oczywiście nie tylko w naszym kraju, ale w naszym kraju również. Pamiętamy, że podawano nam płyn Lugola, ci, którzy pamiętają. To właśnie chodziło o to, żebyśmy wysycili nasz organizm jodem nieradioaktywnym, tym, który nie wpływa niekorzystnie dla naszego zdrowia, żebyśmy ochronili tarczycę przed tym jodem 131. No i rozpoczęła się dyskusja i wśród ekspertów, i wśród wielu różnych ludzi w wielu środowiskach, na ile to mogło stanowić pewne zagrożenie dla zdrowia naszego społeczeństwa. Zrobiono takie badania reprezentatywne dla całego kraju w latach 1992-93 pod kierunkiem profesora Zbigniewa Szybińskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ale to wieloośrodkowe były badania wśród dzieci szkolnych w wieku 6-13 lat i się okazało, że na terenie całego kraju mamy niedobory jodu. Nawet stwierdzono endemię Wola. Były takie miejsca w naszym kraju, gdzie nawet 40% badanych dzieci miało wolę. Jeszcze może warto powiedzieć o tym, że oprócz badań dotyczących wielkości hormonu tarczycy, czy jest wolę, czy nie ma, bardzo dobrym wskaźnikiem tego, czy mamy odpowiednie ilości jodu w naszym organizmie, jest badanie jodu w moczu. Wracając do zalecanej normy, 150 mikrogramów jodu powinniśmy spożywać dziennie, co upraszczając bardzo, odpowiada 100 mikrogramów jodu w takiej dobowej ilości moczu. Czyli te 100 mikrogramów jodu w moczu to jest ta wartość prawidłowa. Okazało się, że znaczny odsetek badanych dzieci miał te ilości poniżej 100 mikrogramów. Czyli okazało się, że naprawdę mamy bardzo poważną sytuację niedoboru jodu w całym kraju. Spożywając to, co spożywamy, bo spożywamy bardzo mało tych produktów pochodzenia morskiego w ciągu roku. W takim razie jak sytuacja dzisiaj wygląda? Bo powiedziała Pani o przyczynach, o wielkiej potrzebie prowadzenia akcji jodowania. Kiedy została wprowadzona jodowanie soli? Po tych badaniach, jeszcze zrobiono badania u kobiet ciężarnych, potwierdziło to i wiele innych badań, niekoniecznie tych reprezentacyjnych, które potwierdziły to, że problem mamy w naszym kraju. Podjęto inicjatywę dodawania jodu do naszej diety. I takim bardzo prostym sposobem i bezpiecznym jest dodawanie związków jodu do soli kuchennej, ponieważ no też jod, warto zwrócić uwagę, jest takim pierwiastkiem, którego znów za dużo też nie możemy spożyć, bo są pewne górne granice bezpieczne. W związku z tym, no gdybyśmy dodawali ten jod do wielu różnych produktów, mogłoby się okazać, że przekroczymy te górne poziomy bezpieczne. Soli nie damy rady zjeść
bardzo dużo, tak? No, mogą być różne zwyczaje żywieniowe, niektórzy mogą nawet lubić słone produkty, ale są to ilości, które no, nie spowodują, że jeżeli dodamy jod do tej soli, że stworzymy ryzyko zagrożenia przekroczenia tych górnych bezpiecznych poziomów. W związku z tym, analizując spożycie soli, jakie jest w Polsce i jakie ilości jodu spożywamy z dietą bez soli, podjęto decyzję o powszechnym jodowaniu soli kuchennej w naszym kraju. Minister zdrowia podjął taką decyzję w roku 1996, podpisując zarządzenie w tej sprawie i tak naprawdę od roku 1997 mamy obowiązkowe jodowanie soli kuchennej w naszym kraju. Czy były jakieś badania, które stwierdziły, że nastąpiła poprawa w tym obszarze, jeśli chodzi o poziom jodu w diecie, w organizmie? Podejmując tą decyzję, podjęto jednocześnie decyzję o tym, że należy monitorować, co się będzie działo w naszym kraju w zakresie zarówno spożycia jodu, jak i parametrów biochemicznych, czyli badania wola, poziom jodu w wydalanym moczu. I ta sytuacja była monitorowana po wprowadzeniu obowiązku jodowania soli kuchennej i okazało się, że osiągnęliśmy ogromny sukces. Zostaliśmy no, wskazani i docenieni na forach międzynarodowych jako taki przykład bardzo dobrze prowadzonej profilaktyki właśnie takiej żywieniowej, czyli tej jodowej. W 2003 roku zostaliśmy przesunięci z kraju, gdzie stwierdza się niedobory pierwiastka, jakim jest jod, do krajów, gdzie to spożycie jest na wystarczającym poziomie. Około 60% jodu w naszej diecie spożywamy właśnie z tej soli kuchennej. Może warto podkreślić, że w Polsce ten program profilaktyki jodowej został tak wymyślony, żeby jodować tylko sól kuchenną. Sól, która jest dodawana do przetworów spożywczych, jak wędliny, pieczywo, nie jest jodowana w naszym kraju, a różnie jest w Europie. Są kraje, gdzie sól dodawana do przetworów mięsnych czy do pieczywa jest jodowana i tam trochę inaczej to wszystko wygląda. U nas podjęto taką decyzję, żeby łatwo było też monitorować, bo dosyć proste jest do zbadania, jaki jest rzeczywisty poziom jodu w soli kuchennej. Robi się roztwór wodny i się to analizuje. Dosyć jest to proste i jest to rzeczywiście robione zarówno przez Instytut Żywności i Żywienia, jak i Inspekcję Sanitarną, Laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Tutaj współpracujemy bardzo ściśle, jest to monitorowane prawie każdego roku i ponad 95% próbek soli kuchennej zawiera odpowiednią ilość jodu. Także monitorujemy to na różnych poziomach. I sól, ile zawiera jodu, i jakie jest spożycie w diecie, i jakie są parametry biochemiczne, więc tutaj mamy bardzo duży sukces, ale nie spoczęliśmy na laurach, ponieważ cały czas ta sytuacja wymaga monitorowania. Ale można powiedzieć, że problem niedoboru jodu został generalnie w Polsce wyeliminowany, tak? Tak, można sytuację powiedzieć. Pod kontrolą. Oczywiście, no, mówimy na poziomie populacyjnym. Są ludzie, którzy na przykład będą ograniczać spożycie soli i wtedy może się okazać, że mogą mieć niedobory tego pierwiastka. Mówimy o pewnych poziomach średnich, tak? Mhm. Są ludzie, którzy nadal może tego jodu spożywają zbyt mało. Mhm. Ja myślę, że warto też wspomnieć o tym, że sól jest z jednej strony łatwym takim środkiem dostarczania tego jodu do organizmu, ale też z drugiej strony Światowa Organizacja Zdrowia i Instytut Żywności i Żywienia też zalecają ostrożność jakby i też ograniczanie spożycia soli z uwagi na negatywne skutki nadmiernego spożycia soli, więc to też nie jest tak, że my zachęcamy do jedzenia tej soli w dużych ilościach, żeby sobie tą podaż jodu zapewnić, prawda? Bardzo trafne pytanie i bardzo ważny element, który pokazuje też, że nie możemy uznać, że sprawa jest załatwiona, odfajkowana i zajmujemy się teraz innym problemem i zapominamy o jodzie. I wystarczy sobie posolić. Rzeczywiście z jednej strony problem niedoboru jodu, żebyśmy dostarczyli odpowiednią ilość tego pierwiastka właśnie w soli, taki pomysł został przez nasz kraj wdrożony. Natomiast z drugiej strony ważne jest, żebyśmy tej soli nie spożywali zbyt dużo, bo od kilku lat, czy kilkunastu, mówi się o tym, że coraz więcej jest dowodów na to, że wysokie spożycie soli ma negatywny wpływ na nasze zdrowie, choroby układu krążenia,
chociażby, ale także nowotwory. Więc zachęcamy do tego, żeby ograniczać spożycie soli kuchennej, a wręcz może nawet odstawiać solniczki z naszych stołów. No i to rzeczywiście może zagrozić całej koncepcji profilaktyki jodowej. W związku z tym, monitorując tą sytuację, już są rozważania w gremiach eksperckich, czy nie należałoby zwiększyć poziomu jodu, który jest dodawany do soli. Czyli wtedy, bo dzisiaj spożycie soli jest powiedzmy na poziomie 10-11 gramów dziennie w Polsce. Jakbyśmy osiągnęli ten poziom 5 gramów maksymalnie soli dziennie, no to wtedy może należałoby podnieść ilość jodu dodawaną do właśnie soli kuchennej. Ale też nie tylko sól jest tutaj brana pod uwagę, ponieważ mówiłam o tym, że głównie spożywamy czy dostarczamy jod do naszego organizmu z pożywienia, głównie produkty pochodzenia morskiego. Ale takie produkty jak mleko czy jaja, czy też warzywa zawierają ten pierwiastek, bo jest on zawarty w glebie na przykład, no i przechodzi do produktów, które spożywamy. Ale tutaj warto zwrócić uwagę głównie na mleko, ponieważ zawartość jodu w mleku zależy od tego, ile jodu, jeżeli to jest mleko krowie, ile jodu w pożywieniu dostają krowy mleczne. To się przekłada wprost na zawartość jodu w mleku, więc są czynione takie działania, żeby zwiększyć zawartość jodu w pożywieniu dla krów, żeby to spowodowało zwiększenie jodu w mleku. I to jest bardzo piękny taki model, który też, że wtedy już nie mamy problemu wysokiego spożycia soli. Mamy mleko, które no, jest bardzo potrzebne dla naszego zdrowia, jest źródłem wielu składników i przy okazji dobrym źródłem jodu. Na koniec chciałbym zapytać, czy jodowanie soli i dbanie o wysoką podaż jodu w diecie jest dla wszystkich bezpieczne? Bardzo też ważne pytanie. Myślę, że tutaj trzeba zwrócić uwagę po pierwsze na to, że mówimy o profilaktyce i zwiększeniu ilości jodu, którą może człowiek dostarczyć do organizmu na poziomie dziennego zapotrzebowania. Tak? Czyli te 150 mikrogramów to jest ilość, która jest nam potrzebna do prawidłowego funkcjonowania. Natomiast rzeczywiście może się tak zdarzyć, że osoby chore z różnymi zaburzeniami właśnie prawidłowego funkcjonowania tarczycy i hormonów tarczycy mogą w ogóle mieć zalecenie do ograniczania jodu. W ogóle, tak? Czyli nawet unikania pewnych produktów, które zawierają jod. Ale to są bardzo szczególne przypadki do konsultacji lekarskiej. Wtedy lekarz zwraca na to uwagę i powinien zalecać. Natomiast populacyjnie my nie zwiększamy tutaj ilości jodu, żeby jakąś wartość dodaną mieć, zwiększyć poprawić zdrowie naszego społeczeństwa ponad to, co jest uzasadnione jako podstawa prawidłowego funkcjonowania, więc populacyjnie nie powinno to stanowić zagrożenia, natomiast w wyjątkowych przypadkach do konsultacji lekarskiej i pod nadzorem lekarza może się tak zdarzyć, że nie powinny korzystać z takich dodatkowych źródeł jodu. Ja myślę, że z tych wszystkich źródeł, o których mówiliśmy, to chyba warto polecić ryby morskie, prawda? Jako ten nośnik nie tylko jodu, ale też innych cennych składników odżywczych. Absolutnie tak, to zawsze powinno być na pierwszym miejscu. Mniej solić, a spożywać więcej ryb i w tym przypadku pochodzenia morskiego. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.